No i dobra, zaczynamy teraz już przedostatni poziom. No i pięknie. Tu musimy pamiętać o tym, że również są skrzynki, ponieważ już się wcześniej dałem nabrać na taki babol. Bo okazało się, że niby tutaj skrzynek nie było, a później widzicie co jest. O, i tutaj na dole jeszcze były, widzicie, dwie skrzynki. Trzeba niestety kontrolować ten poziom, ponieważ, kurczę, jeden zły ruch i mamy przesrane. O, widzicie? Tu jeszcze mamy, kurczę, fajnie ukryty klejnot. No to też w sumie strasznie w łatwym miejscu. Kurde! Ale zrypałem, bez kitu. No nie, chociaż w sumie nie, dobrze, bo tam już zebrałem ten ukryty klejnot, więc chociaż nie do końca dobrze, bo tu już są jeszcze skrzynki, halo. To już wolę, wiecie co zrobić, zestartować poziom, serio, jak to tak ma wyglądać, te całe rozlewisko, kurcze, zasrane. No, tak to miałem zrobić, kurcze pieczone. I teraz to możemy, kurde, robić poziom, a nie tak jak wtedy. Widzicie, trzeba było troszeczkę się natriggerować. Ale czasami bez triggerowania się to nie ma, że tak powiem, tego efektu. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Ej. No właśnie. Dobra. Niestety mamy problem. Dokładnie to 4 śmierci. Tak więc no nie jest za wesoło. Dobra, wiecie co, mam lepszy pomysł. Po prostu gnajmy przed siebie. Serio, wolę już gnać przed siebie, bo klejnot za skrzynki wolę zdobyć już poza anteną, bo ja za dużo razy, że tak powiem, zginąłem. A też nie chcę, że tak powiem, przedłużać, więc umówmy się, że po prostu klejnot za skrzynki zrobię sobie już indywidualnie. Ale zrobimy sobie rundę bonusową, żeby nie było, że wam jej nie pokazałem. Sam jestem ciekaw, jak ona wygląda. W sumie tak samo, tylko że z innej strony wygląda. O, przy okazji zdymałem. Klasycznie, bo jakżeby inaczej. Więc będzie mi brakować klejnociku za skrzynki oraz klejnociku za 3 śmierci. A tak to myślę, że tajne zrobimy sobie. W sensie tajne, Jezus Maria, co ja gadam. Ukryty klejnot już będziemy mieli. No i będziemy mieli klejnot za owoce... Za jagody Bamba. Dziękuję za uwagę. Mamy zrobioną rundę bonusową. Co prawda nie mamy wszystkich skrzynek, ale przynajmniej widzicie, jak zdobyć wszystkie skrzynki. Tak więc to był taki mini tutorial dla was. Kurde! Weź traf tę platformę.
Sorki, że ja tak nic nie mówię, ale się tutaj bardzo skupiłem. W sumie to na muzyce, która w tle leci i ogólnie w całym tym poziomie. W całym tym poziomiku. Dobra. Szkoda, że nie będziemy mieli wszystkich tych wszystkich skrzynek. No ale na co ja mogę na to poradzić? Nic nie mogę, no chociażbym chciał, no to nic nie mogę. Dobra. I teraz tu będzie końcówka już poziomu. Tu już nam naprawdę bardzo mało zostało. Oj, ja już widzę, z czym ja się będę męczył, kiedy będę robił tutaj 100%. W sensie, wiecie, będę zbierał te skrzynki wszystkie. No ja strasznie nie lubię tej sekwencji, to już mogę z ręką na sercu powiedzieć. Bardzo jej nie lubię. Ale niestety nie mogę, wiecie, jej ominąć, no bo kurczę, pieczone jednak to jest wyzwanie, a do wyzwania trzeba się chcąc nie chcąc przygotować. Kurde, no weź traf tę skrzynkę. Oj, ja nie wierzę, no dosłownie. A tak mówiłem, że mi dzisiaj szczęście dopisuje, no. To nieźle mi dopisało, siema Fake Crash. Co tam u ciebie, kolego, dawno cię nie widziałem. Stęskniłem się normalnie za tobą, gościu. No i brakuje nam tych jagód Bumpa. Dalej nam będzie brakować, dobra, walić. No, brzydko wygląda ten poziom. Brzydko wygląda ten poziom pod względem statystyk. Pod względem totalu, pod względem w zasadzie wszystkiego. No, tylko by jedna ten. Jedna jagoda Bumpa i byśmy mieli przynajmniej z 4 takie, no ale dobra. Trudno się mówi. Jestem ciekaw, ile mi jeszcze, kurde, zajmie odcinków ta seria. A jeszcze trzeba będzie relikty zrobić. Relikty idealne na maksa to ja sobie poza anteną robię, ale... Kurczę... 74%. Dobra, czas na bez ociągania się. To jest, powiedzmy, ten sam poziom, co ostatni, tylko z tą różnicą, że teraz robimy perspektywę Dingo Dial'a. Więc zanim dostaniemy się do perspektywy Coco, to najpierw trzeba będzie zrobić perspektywę Dingo Dial'a. Dobra, znowu mamy 502 skrzynki do zabrania. Na szczęście pamiętam, że tutaj są jeszcze skrzynki. Tak więc nie wychodzę tutaj na gołodupca.
Tam już nic nie ma. Kurde, fajnie wygląda to ogrodzenie. To mi strasznie przypomina Academy of Evil z Crash at Insanity. Jakby wiecie, jakieś takie nawiązanie. Czy inaczej bym to mógł nawet nazwać. Dobra, tu wszystko na AB na pewno zebrałem. Bo kurde, teraz spieprzyłem i to bardzo. Dobra, trudno. Jedna śmierć to tam mi nie zrobi różnicy jakiejś. Nie to, żebym kurde cały czas nie ginął w tej gierce. Dobra, tutaj to już mi wszystko jedno jest, dlatego że muszę się skupić na zbieraniu tych skrzynek. Tak więc tutaj serio jest mi wszystko jedno, czy dalej będę miał ten pojazd, czy nie. On nie robi na mnie jakiejś... Nie robi mi to jakiejś wielkiej różnicy, to chciałem powiedzieć. No i kurde, pięknie. 137 na 502. Ciekaw jestem, czy to aby na pewno taki pełen total, czy jednak coś pominąłem gdzieś po drodze. Mam nadzieję, że nie. Kurde, ale powiem wam, że naprawdę cieszę się, że teraz do tej gierki wróciłem, bo tak jakby na nowo mi hype wrócił, jeżeli chodzi o Crash'a 4. Może nie ogólnie na całą serię, no ale kurczę, pieczone na tę gierkę to na pewno mi wrócił. Bo na całą serię, no to... Czemu miałby mi wrócić, skoro i tak już wszystkie gierki ograłem? No tak, wiadomo, zaraz pewnie będą pytania. Ale Crash'a Mobile nie ograłeś, albo On The Run? Ja go ogram też, spokojnie. Nie ograłeś gier na telefon. Zrobiłem na temat gier na telefon materiał, więc elo. Nie ograłeś Crash'a Bandicoot 99X. O Crash'u Bandicoot 99X będzie materiał. Nie ograłeś... Dobra, zamknij mordę już. Serio. Jeden z drugim. Wiem, co ograłem, a co nie ograłem, tak? Jestem tego świadom. Kurde, myślałem, że doskoczę. No i zajebiście, pięknie. Co prawda mam już 4 śmierci na liczniku, no ale... Trudno się mówi. Tak jak mówię, te klejnoty za 3 śmierci to sobie będę nadrabiał poza anteną. No serio, jeżeli mi się tutaj nie uda, no to... Co to jest za problem? I tak wam pokażę 106% i tak, więc... O to wy się martwić nie musicie za bardzo. Przynajmniej tak ja.
uważam. I przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie, aczkolwiek czy ktoś odnosi podobne wrażenie co ja, no to już jakby kwestia drugorzędna. O, świetnie. Tu jeszcze TNT zostało. O! Nie lubię tego, jak czasami tym padem trzeba na szybko obrócić i tego strasznie nie lubię w tej gierce, bo nie wiem, kiedy czego mam się spodziewać. O, tak to powiem szczerze. I o to mi chodziło, kurczę pieczone. No i tutaj nic nie ma. Super. Okej. Hohoho, patrzcie co my tu mamy. Ale w chamskim miejscu schowali ten ukryty klejnot. To muszę przyznać, że to jest chamskie miejsce, bo kto by się kurczę pieczone domyślił. Dobra, pyk. Tam był aku, kurczę. Za szybko. Jedną z kurde, jedną skrzynkę pominąłem. Fuck this. Tak to by było piękne 100%. Thank you.
No po prostu to jest jakiś kabaret teraz, nie? O! O, 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 super, super, super. O, ale teraz dobrze poleciało. Teraz to kurczę pieczone fajnie poleciało. No to teraz nie licząc tego akuku, to jestem ciekaw ile skrzynek pominąłem. O, i super. Tu mamy klejnocik za jagody. Jagódki. No kurde ty, ile skrzynek pominęliśmy. To i tak lepiej niż poprzedni poziom. Dobra, jak to wygląda? No to tutaj tylko po dwie skrzynki będę mógł wrócić. Easy. To nawet całkiem easy poszło, muszę przyznać. Musiałem sobie odciszyć telefon w razie co? W razie W. Ajajajajaj. 75%, 92%. Kurde, to my dzisiaj będziemy mieli stówkę już. Nieźle. Śnieżny spacer. Pokłady cierpliwości. Do 4 razy sztuka, jeszcze tu konfrontacja z Korteksem nas czeka. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, technicznie 6 poziomów, ale bossa nie liczymy. Dobra, więc ustawmy sobie teraz inną skórkę dla Crasha. A niech będzie torba czy tygrysi w sumie. Tym nie grałem jeszcze. A jak grałem, no to nie pamiętam kiedy. I lecimy, śnieżny spacer, kurde. Snow way out. Snow way out.